Cześć kochani, witam się z Wami w nowym dniu. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać produkty, których skończyłam używać. Chciałabym Wam o nich powiedzieć, czy mi się sprawdziły, czy nie. Wiem, że lubicie takie filmiki, ja sama też bardzo lubię takie filmiki oglądać. Ja tutaj mam kilka rzeczy, tylko nie mam tego dużo, ale wiecie co? Nie mam też miejsca, żeby to przetrzymywać, czekać, aż zbiera się tego więcej. Więc chociaż jest tu parę rzeczy, to pokażę Wam co. Zostawię sobie taki filmik i rzeczy idą do wyrzucenia. Także zaczynamy. Zacznę może od toniku. Tonik z Eniu. Tonik z witaminą C. To jest z tej serii z witaminą C. Powiem Wam, że to jest bardzo fajny produkt. Bardzo fajnie mi się sprawdził. Czasem właśnie nie wiem od czego to zależało, ale nie zawsze, ale bardzo często, kiedy tonizowałam sobie nim twarz, to po chwili czułam takie lekkie pieczenie. To nie był żaden dyskomfort, to nie bolało, ale takie właśnie było, takie coś tam się działo na tej skórze. Nie powodowało to żadnych zaczerwieni skóry czy coś takiego. Nie, nie, nie. Bardzo fajny. W ogóle ta skóra też pozostawała taka... Mam wrażenie, że ten tonik wyrównywał koloryt w jakimś tam niewielkim stopniu, bo ta skóra po stonizowaniu była naprawdę bardzo fajna. Taki właśnie ten koloryt wyrównany. Fajny, fajny, bardzo fajny produkt. Widzę, że w katalogu lipcowym Avon cała ta seria z witaminą C będzie w promocji, więc nie wiem jak inne produkty, bo jednak kremy to ja najbardziej wolę te z Eniu. Zresztą jeszcze nadal mam ich mały zapas. Natomiast tonik z Eniu na pewno sobie kupię i chyba też ten peeling taki z Eniu z witaminą C, chyba też się na to skuszę. Także jeżeli się zastanawiacie, czy taki produkt warto kupić, to ja Wam polecam, bo u mnie on się bardzo fajnie sprawdził. Kolejnym produktem, który sobie zużyłam, to jest peeling do ciała z Oriflame. Też bardzo byłam zadowolona z tego produktu. Ja go sobie kupiłam wtedy w takim trzypaku, że krem na celulit, żel ujędrniający i właśnie ten skrab do ciała. Tamte produkty jeszcze mam, a ten jakoś szybciej się skończył, dlatego może, że częściej go używałam, że więcej go używałam, nie wiem. Bardzo fajnie mi się ten peeling sprawdził, bardzo fajne te drobinki. Ale powietrze mi do oka poleciało. Bardzo przyjemny zapach. Bardzo przyjemny zapach. I tak sobie myślę, że ta tubka jeszcze jest taka dosyć ciężka. Coś tam chyba jeszcze jest w środku. Ja sobie jeszcze chyba naleję wody do tej tubki. Tak wstrząsnę i może jeszcze na jakieś jedno użycie coś tam sobie wycisnę z tej tubeczki. Bardzo przyjemny zapach. I jako peeling fajny. Ja ze skrabami do ciała to tak, wiecie, nie szaleję, bo ja mam ten mój ulubiony peeling domowy sposób. Mówiłam Wam wielokrotnie też o tym peelingu, o tym kawowym, prawda? Bardzo lubię sobie robić ten peeling kawowy. Cudownie skóra pachnie, jest natłuszczona, no ale to nie o tym, teraz o tym. Także ten peeling mi się skończył. Chyba nie mam w tej chwili innego skrabu do ciała. Miałam taki z Action, taki śmierdziuszek bananowy, okropny ten peeling był. I właśnie nie wiem, czy ja go jeszcze mam i ewentualnie będę mogła użyć, czy ja już go wywaliłam. Ale bardzo możliwe, że go wywaliłam, bo tak mnie denerwował zapach tego peelingu. No, natomiast ten z Oriflame naprawdę bardzo fajnie mi się sprawdził. Miałam go ze sobą też w Jaworzu, na tym wyjeździe. Używałam go sobie cały czas. Bardzo, bardzo fajny produkt. I też pozostawia po sobie taką delikatną powłoczkę nawilżenia. Wiadomo, że po peelingu dajemy kosmetyki jakieś nawilżające, czy to ujędrniające na ciało. Natomiast mimo to właśnie ten peeling też zostawia taką fajną warstwę, że ta skóra jest taka nawilżona już po użyciu tego peelingu. Potem tutaj mam odżywkę do włosów, ta Botanik. Bardzo fajnie mi się ten produkt sprawdził, mam go na zapasie, to już puste opakowanie wyrzucam, ale mam produkt na zapasie, więc będę go sobie używać. Bardzo fajnie na przykład ta odżywka działa na rozczesywanie włosów.
wiecie co, kiedy mam włosy po umyciu, nie, i wysuszę, i one niby są wysuszone, niby no suszę je w taki sposób, że tu suszarka i tak sobie suszę, więc one mi się tak tutaj rozczesują, ale nawet wtedy, kiedy próbuję włosy już rozczesać, no to gdzieś tam ta szczotka mi się zatrzymuje, jednak włosy mam dosyć długie. I natomiast kiedy sobie używam tego produktu, oczywiście bardzo z wyczuciem, ważne, żeby nie przesadzić, to powiem Wam, że tak pięknie mi się włosy rozczesują, tak te pasemka po prostu wracają na swoje miejsce. Świetny jest ten produkt, naprawdę bardzo fajny jest ten produkt, on nie jest drogi. Ja go sobie zamówiłam na Allegro, a podpatrzyłam tę odżywkę u mojej fryzjerki Kasi. Zrobiłam sobie zdjęcie telefonem i potem sobie ją zamówiłam. To jest wegański produkt, bardzo, bardzo fajna odżywka. Następnie perfumy może, o tak, Magnetista. Skończyła mi się Magnetista, ta butelka sama w sobie, ona jest taka ciężka, bo ona jest taki, z takim kryształkiem mi się kojarzy ta Magnetista. Tak miałam z tą Magnetista, ogólnie zapach jest przepiękny i ja uważam, że jeden z piękniejszych zapachów Oriflame. Natomiast miałam tak z nim, jak zresztą z większością perfum mam, że tak mam, nie używam, potem wracam, potem znowu coś innego, potem wracam i z Magnetistą też tak miałam. I wiecie co? I kiedy znowu zrobiłam ostatnie podejście tej Magnetisty, ja tak naciskam, nie? A tutaj w ogóle nic. O, teraz jeszcze troszkę coś poleciało. Ale tak naciskam, a tu nic nie leci. Ja mówię, kurczę, chyba coś się zepsuło. I ten, oj, zmieniły już zapach. Okazało się, że się skończyły. Słuchajcie, nie wiem, co jest z perfumami z Oriflame, ale one tak, one pięknie pachną. Naprawdę zapachy niesamowite tworzą. Ale dajcie znać, czy wy też tak macie, że jak perfumy dłuższy czas postoją, nie że w słońcu, nie że po prostu, no tylko też nie trzymam w kartonie, po prostu w butelce, ale nie w słońcu, że one się psują. Dajcie znać, czy u Was też tak jest. No u mnie się perfumy z Oriflame psują. Ta Magnetista właśnie już teraz pod koniec też się popsuła i teraz też trochę coś tam poleciało i po prostu taki śmierdziuszek teraz czuję. O ile sama butelka tutaj ładny zapach takiej prawdziwej Magnetisty, o tyle jak się popsikałam, no to smrodek. Zepsuły się perfumy. Tak samo mam tutaj drugie perfumy też właśnie z Oriflame, które też mi się popsuły i to są Love Potion Secret. Też przepiękny zapach. To są chyba moje dwa po Amber Elixir Crystal, dwa ulubione zapachy z Oriflame. Natomiast powiem Wam, że te się też totalnie popsuły. To jest taki śliczny, delikatny zapach. No i tak, i tutaj pięknie pachnie. Pięknie pachnie sama ta pompka, natomiast słuchajcie, jeżeli jak się psiknie tymi perfumami, no smród jest nie do wytrzymania, po prostu nie do wytrzymania. Zobaczcie, mam powiększę tego flakonu, powiększę flakonu, mam tych perfum i ja je muszę wyrzucić, bo nie jestem w stanie ich używać, bo się po prostu nie da, bo się po prostu nie da, bo śmierdzą. Nie wiem, dajcie znać, czy ktoś z Was też ma takie doświadczenia, czy tylko ja trafiłam na jakieś takie egzemplarze. Bardzo jestem ciekawa. Nigdy z czymś takim nie spotkałam się, jeśli chodzi o perfumy z Avonu. A wierzcie mi, że niektóre flakony to już mam od tak dawna otwarte. Ja Wam kiedyś pokazywałam filmik. Może Wam nagram aktualizację o moich perfumach. Dajcie znać, czy chciałybyście aktualizację, taki filmik, jakie perfumy w tej chwili mam w posiadaniu. A może tak. Jeżeli będziecie chciały, bo wiem, że lubicie tematy perfumowe, ale no nie wiem, czy akurat taki filmik byście chciały. Więc wiecie, bo ileś tam, kilka miesięcy temu chyba ten filmik nagrywałam, albo nawet i rok temu. Większość z tych perfum ja cały czas mam i słuchajcie, one są normalne. Nic się z nimi nie dzieje. Ja w takim pojemniku sobie je przechowuję w szafce, więc tam no, w ciemności, prawda, nie wyeksponowane na słońce są. Natomiast te z Oriflame były razem z tymi innymi perfumami z Avonu, tam też mam Versace moje, no wszystkie tam, nie? Żadne perfumy się nie psują, tylko właśnie Magnetista i to mi się popsuło. I jeszcze mam tam z Oriflame otwarte perfumy Gold, Giordani Gold White chyba. I też już dosyć długo mam otwarte te perfumy. W ogóle ten zapach mi nie przypada do gustu. Z tym zapachem to akurat nie trafiłam. Ale muszę sprawdzić, czy on się po prostu nie popsuł.
Tutaj chciałam Wam jeszcze pokazać, że też już skończyłam tusz do rzęs z Maybelline. Ten tusz ja kupiłam z polecenia tutaj z jednej z osób, które mnie oglądają. Niestety, przepraszam, nie pamiętam niku tej osoby. Kupiłam z polecenia ten tusz i naprawdę fajny był, byłam z niego bardzo zadowolona, chociaż szczoteczkę ma silikonową, ale ja się już tych szczoteczek nie czepiam, bo jednak wiem, że to czasem szczoteczka może być silikonowa, a tusz może być i tak świetny. Tutaj ta szczoteczka i tak była duża, bo ja ogólnie lubię duże szczoteczki, bo one mi wtedy taki fajny wachlarz z tych rzęs robią. Natomiast, no tak jak mówię, bardzo fajny ten tusz był, lubię, polubiłam, kiedy ta szczoteczka jest taka wygięta, bo faktycznie ona jakoś tak fajnie podbija te rzęsy, wykręca te rzęsy i no, bardzo mi się fajnie ten tusz sprawdził. I też nie obsypywał się, nie miałam problemu z domywaniem go, naprawdę fajny produkt, jeszcze raz Wam pokażę z bliska. No ale skończył się, a teraz będę sobie używać. Mam jeszcze w użyciu w tej chwili tusz do rzęs z Lux, z Avonu. Też po prostu jeden z moich ulubionych tuszów to jest do rzęs. Natomiast otworzyłam sobie też ten nowy tusz do rzęs z Avonu, który będzie dostępny dopiero prawdopodobnie w sierpniowym katalogu. Teraz jest dostępny jedynie w Focusie, w gazetce dla konsultantek. I jeśli jestem przy temacie, to jeżeli chciałabyś mieć taką gazetkę konsultantki, to zapraszam Cię do zapisania się do Avon. Możesz sobie działać tylko sama dla siebie. Możesz działać sobie, żeby generować sobie dodatkowy dochód, czy w ogóle z czasem główne źródło utrzymania też to może być. Także Avon jest fajny, bo daje nam różne możliwości. Ja jestem w Avonie od 2015 roku. I uwierzcie mi, że nawet nie myślę się wypisać. Raz albo dwa razy przez cały okres mojego bycia w Avon miałam takie kryzysy, że miałam takie myśli, że kurczę, może dać sobie z tym spokój. Ale to też ja wtedy byłam na takich życiowych zakrętach trochę. Inne rzeczy miałam na głowie, brakowało mi czasu. Też to się zbiegało chyba z tym, że w Avonie nachodziły jakieś zmiany. Ja byłam przyzwyczajona do starego, nie bardzo chciałam być otwarta na nowe. A to jednak każda zmiana może oznaczać coś lepszego. Ja wtedy jak gdyby się obrażałam trochę na Avon i mówię, no, ale nie, na tą chwilę jestem bardzo zadowolona z mojej działalności w Avon. Teraz, odkąd jestem liderem, powiem Wam, że co by nie zapeszyć, też tak mi dobrze idzie, tak wszystko fajnie po prostu. No, jestem bardzo, bardzo zadowolona. Także jeżeli Wy chcecie spróbować, to zapraszam do siebie, możecie się same zarejestrować. Link umieszczę pod filmikiem, mogę ja Was zarejestrować. Natomiast teraz sobie zrobimy taki przerywnik nie Avonowy. Tutaj jest antyperspirant, kupiłam go już nawet nie pamiętam gdzie, z Big Stara. I ten antyperspirant, no fajny był, sprawdził się, ja ogólnie lubię te sztywcie antyperspiranty. Niekoniecznie lubię właśnie antyperspiranty z Avonu, chyba że te w sprayu. Te w sprayu są ok, natomiast do kulek jakoś ja od początku nie byłam przekonana i no nie. Natomiast tu jest sztyft, dużo mi tego jeszcze, znaczy dużo, niedużo, bez przesady, jeszcze mi tutaj trochę tego zostało, ale kiedy sobie próbuję używać tego sztyftu, to ten produkt mi po prostu wypada z tego, zawsze upada na podłogę, mnóstwo małych kawałków mi się z tego odbija i stwierdziłam, że ja już się z tym dziadostwem nie będę męczyć, tylko wywalam to. Już sobie kupiłam następny z Rexony, mam też jakąś niwejkę, także mogę się z tym pożegnać i po prostu muszę jakoś bardziej sukcesywnie, efektywnie wychodzić z tych kosmetyków, których nie używam. Ja sobie tak to obiecuję, ale mało robię w tym kierunku, bo tak ciągle mam takie, że szkoda wyrzucić, może się przyda, a potem takie kurze łapki stoją mnie i mnie denerwują. Tutaj chciałam Wam pokazać jeszcze krem Eniu, skończyłam ten z, jak on się nazywał, to jest ten z tymi mikrokapsułeczkami taki. Avon Mask, krem maska na noc, coś takiego. Co ja Wam tak pokazuję, że to puste? Nie z tej strony chciałam pokazać. O, tutaj chciałam pokazać, że to jest ten kremik. Bardzo przyjemny ten krem był. Ja go używałam na zmianę z krem, z tym nowym kremem z Protinolem z Eniu.
Używałam tego kremu, używałam sobie jako na noc, a tego Eniu używałam sobie jako na dzień. Potem ten krem szybciej mi się skończył, więc tego Eniu z protinolem używałam sobie i na dzień, i na noc, ponieważ następne kosmetyki chciałam sobie wziąć z tej samej serii. Więc tym samym ten krem z protinolem też się szybciej skończył, skoro zaczęłam go używać i rano, i wieczorem. Ale o tym kremie tak, ja go sobie używałam jako na noc, bardzo fajny, delikatny krem. Moja córka też powiedziała, że też czasem tego kremu mi podbierała i mówi, że też bardzo przyjemnie, bardzo fajnie u niej też się ten kremik sprawdzał. Nie zostawiał jakiejś takiej tłustej powłoki, jak czasem krem zostawia. Nie, tak się fajnie, przyjemnie wchłaniał, robił co miał robić, skóra była ładnie nawilżona, rano była cały czas nawilżona. A jednocześnie człowiek nie miał wrażenia, że jakaś taka paćka jest na tej twarzy. Tak. Wiecie, o co chodzi. No, bardzo fajny krem. Krem maska. I tutaj mam dwa ostatnie produkty. I to jest Eniu, właśnie to nowe Eniu z protinolem. Powiem Wam, że świetne. I jedno, i drugie. O kremie pod oczy powiem tylko tyle, że to jest w ogóle mój krem, na ten moment to jest mój ulubiony krem pod oczy w ogóle. Aktualnie używam kremu pod oczy chyba z Bielendy on jest. Kupiłam sobie tam w Jaworzu ten krem, dlatego że zapomniałam sobie zabrać kremu pod oczy, więc tam w sklepie na miejscu sobie kupiłam. Jakieś nie było zbytniego wyboru, też jakieś tam z Bielendy ze złotem sobie wzięłam. No jest taki sobie, ani dobry, ani zły, jakiegoś tam szału nie robię, ale też nie jest zły. I tego sobie teraz używam, ale ogólnie ten krem pod oczy jest moim ulubionym kremem pod oczy. Dziewczyny, jeśli się zastanawiacie, czy zamówić sobie ten krem, to bierzcie w ciemno, bo naprawdę jest fajny. Rany, jak on tutaj pięknie wygładza tę delikatną skórę pod oczami, te okolice oczu, bo ja sobie na górną powiekę też go sobie nakładałam. Jak pięknie po prostu tutaj gdzieś taka ujędrniona ta skóra była. No mówię Wam, świetny jest. W ogóle zero jakiejś tam suchości. Miałam też wrażenie, że ten krem spłycił mi te zmarszczki mimiczne. Że to po dłuższym używaniu tego kremu zauważyłam, że te moje zmarszczki mimiczne bardziej się wygładziły. Świetny jest ten krem. No i taki patent, że radzę Wam, żeby rozcinać te pudełeczka, bo tutaj wydaje się, że już nie ma kremu, nic już tutaj z tej dziurki nie chce lecieć, a tutaj jest całkiem dużo tego kremu. I kiedy ja rozcięłam ten krem, to ja miałam tutaj tego kremu na około tydzień czasu jeszcze na użycia, rano i wieczorem. Także zobaczcie, ile tego kremu tutaj się osiada na tych ściankach. Teraz już jest puściuteńki, ja tam wszystko wygrzebałam z tej tubki, także już tutaj nic nie ma, więc wyrzucam. No i został mi jeszcze ten krem Eniu z protinolem, ten najnowszy. Dostałam go ostatnio, ten krem i serum z Avonu na spotkaniu liderów byłam i dostałam w prezencie w takim pięknym zestawie. Pokazywałam Wam też kilka filmików temu. I bardzo się cieszę, o przepraszam, wybaczcie, ale ja nadal jakiś taki chyba deficyt, taki brak kawy odczuwam. Polecam ten krem, bardzo polecam, bo jest naprawdę fajny. I konsystencja, i zapach. Zapach on ma taki delikatny, ale bardzo, bardzo przyjemny. Znaczy dość mocno wyczuwalny, ale bardzo przyjemny. Taki totalnie niemęczący zapach. Taki wręcz zapach taki, który tak potrafi ukoić. Świetny krem. Zresztą ja niejednokrotnie powtarzałam, że cała ta linia z serii Eniu z Avon jest cudowna. Ja najbardziej lubię krem Eniu, ten z emulsją złotą, z czarną perłą i ten. To jest taka moja trójeczka po prostu. No i do tego ten krem pod oczy. Bajka. I to wszystko, kochani, co chciałam Wam pokazać. Także to już może wędrować do kosza. Filmik nagrany, także fajnie. Co, kochani, powiem Wam, że będę się już z Wami żegnać. Dziękuję, że ze mną jesteście. Proszę Was o subskrypcję, bo nadal moje statystyki nadal pokazują, że połowa osób, które mnie oglądają, subskrybuje mój kanał, a druga połowa mnie nie subskrybuje. Także proszę sprawdzić, czy jest naciśnięta subskrypcja, dzwoneczek i łapka w górę koniecznie, no albo w dół też. Też może być, jak Wam się filmik nie podoba. Kochani, żegnam się już z Wami i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!